Vom Herrn, geliebte Geschwister, lass uns einen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief lesen. 2. Korinther 4. Umiłowani bracia i siostry w Panu, chcielibyśmy razem przeczytać z 2. listu do Koryntian, 4. rozdział. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 6. Najpierw przeczytamy wiersze od 1 do 6. 2. list do Koryntian, 4. rozdział, od 1 do 6. wiersza. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona, z miłosierdzia nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Paulus hatte durch die Gnade des Herrn anderthalb Jahre in Korinth wirken dürfen. Dzięki łasce Pana Paweł mógł przez półtora roku działać w mieście Korynt. Ein großes Volk war dem Herrn zugeführt worden. I duża rzesza została przyłączona do ludu Bożego w tym mieście. Und während der Zeit, wo er da war, waren sie in glücklicher Gemeinschaft miteinander. I w tym czasie, gdy on wśród nich przebywał, wszyscy byli w szczęśliwej społeczności z nim i ze sobą nawzajem. Doch der Herr hatte ihm deutlich gemacht, jetzt musst du weiterziehen. A jednak Pan mu pokazał to dobitnie, że ty musisz już teraz dalej iść. Ich habe eine andere Aufgabe für dich. Mam następne zadanie, inne zadanie dla ciebie. Und da begann die Unordnung. I od tego momentu rozpoczął się nieporządek. Wir fragen uns einmal heute hier im Mikołow. I chcielibyśmy siebie dzisiaj tutaj zapytać w Mikołowie. Es gibt Brüder, die eine gewisse Stütze in einem örtlichen Zeugnis sind. Są tacy bracia, którzy są podporą w miejscowym świadectwie zgromadzenia pańskiego. Wenn sie einmal nicht da sind, wie geht's weiter? I wyobraźmy sobie, gdyby ich zabrakło, to jak dalej się życie zborowe potoczy? Erhalten wir uns in diesem guten geistigen Zustand? Czy dalej będziemy siebie samych zachowywać w dobrym duchowym stanie? Oder kommt dann auch Unordnung auf? Albo czy też i wśród nas pojawi się nieporządek? Paulus sah sich veranlasst, den ersten Korintherbrief zu schreiben. Paweł widział to za rzecz konieczną, aby napisać do nich pierwszy list do Koryntian. Anlass war, wie 1. Korinther 1 deutlich macht, dass die Hausgenossen der Chloe ihm etwas berichtet haben. Pobudką do tego było, tak jak to możemy wyczytać w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, wieści, jakie do niego dotarły z od domowników domu siostry Chloe. Aus 1. Korinther 7 wissen wir auch, dass die Korinther Paulus einen Brief geschrieben haben mit Fragen. Również też z pierwszego listu do Koryntian, z 7. rozdziału wiemy o tym, że Koryntianie napisali do Pawła list zawierający pewne pytania. Wie war der Anlass hier beim 2. Korintherbrief? A jakie były pobudki napisania 2. listu do Koryntian? Paulus hatte aufgrund der Unordnung Timotheus hingesandt und schließlich auch Titus. Paweł na podstawie tego, czy z powodu tego nieporządku, jaki tam zapanował, posłał do Koryntu Tymoteusza, a później też i Tytusa. Und jetzt kam Titus zurück. I teraz Tytus wrócił do niego z powrotem. Berichtete Paulus von dem geistigen Zustand der Korinther. I opowiedział Pawłowi o duchowym stanie Koryntian.
Und das veranlasste Paulus dann diesen zweiten Korintherbrief zu schreiben. I to właśnie skłoniło apostoła Pawła do napisania drugiego listu do Koryntian. Welche Unordnung war in Korinth? Jakiego rodzaju nieporządek był w zborze w Koryncie? 1. Korinther 21 Streitigkeiten. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, czytamy, że nastąpiły tam pomiędzy nimi sprzeczki i rozłamy. 1. Korinther 3 Parteigeist. W pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział, czytamy o tym, że pojawił się u nich duch partyjnictwa. Kapitel 5 eine sittliche Unmoral, die selbst unter der Welt nicht gefunden wurde. W piątym rozdziale tego listu też czytamy o tym, że wśród nich pojawiła się moralna nieczystość, jaka też i rzadko pojawia się wśród ludzi światowych. In Kapitel 6 sehen wir, dass sich gegenseitig vor die Gerichte zitierten. W szóstym rozdziale dowiadujemy się o tym, że oni między sobą ciągali się przed sądy światowe. 1. Korinther 11 sehen wir, dass sie das Mahl des Herrn mit einem Liebesmahl fast verwechselten. A w pierwszym liście do Koryntian w 11. rozdziale widzimy, że pamiątkę śmierci Pana prawie że już zdegradowali do takiej wieczerzy miłości. Obwohl das noch nicht mal eine Berechtigung hat, dieser Begriff Liebesmahl. Der Begriff Liebesmahl in Verbindung mit 1. Korinther 11 hat noch nicht mal eine Berechtigung. Te pojęcie, ta wieczerza miłości, to w powiązaniu z pierwszym listem do Koryntian w ogóle nie znajduje swojego usprawiedliwienia, żeby takie określenie istniało. Denn Paulus muss sagen, der eine ist hungrig und der andere ist trunken. Dlatego, że Paweł musiał im napisać, że jeden z... że ktoś potem po takim posiłku staje się głodny, bo nic nie miał przygotowane, a drugi jest pijany. So groß war die Unordnung. Tak wielki nieporządek tam zapanował. 1. Korinther 15 waren sogar Menschen, die aufgestanden sind, haben gesagt, es gibt gar keine Auferstehung. A w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale dowiadujemy się o tym, że powstali wśród nich tacy ludzie, którzy twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. Und Paulus muss den ersten Korintherbrief schreiben, einen sehr ernsten Brief. I dlatego Paweł musiał napisać pierwszy list do Koryntian, który jest bardzo, bardzo poważnym listem. Er ist die Grundlage im Hinblick auf das Zusammenkommen als Versammlung. On jest tą podstawą tych zasad zgromadzania się jako zbór pański. Es ist auch die Grundlage für ein allgemeines Zusammenleben als Christen. On też jest podstawą do określenia zasad ogólnego współżycia pomiędzy wszystkimi chrześcijanami. Paulus hatte vor, selbst nach Korinth zu kommen. Paweł miał też taki zamiar, aby jeszcze osobiście przyjechać czy przybyć do Koryntu. 1. Koryntian 16, vers 5. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, 5 wiersz. Wir lesen einmal den Vers. A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził. Dann, dass Timotheus gekommen ist, das sehen wir in 1. Koryntian 16, vers 10. Następnie otrzymał ten opis sytuacji w Koryncie od Tymoteusza, co możemy przeczytać w tym samym 16 rozdziale w 10 wierszu. Und in Kapitel 2. Korinther 2 sehen wir, dass er Titus treffen will, der von Korinth zurückkommt. A w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale dowiadujemy się o tym, że on chce spotkać Tytusa, który dopiero co właśnie wrócił z Koryntu. Und er ihn zunächst nicht findet. I czytamy o tym, że na początku nie mógł go odnaleźć. Und dann ihn findet. A potem go odnalazł. Titus war ein energischer Mann. Titus był bardzo energicznym mężem. Er hatte durch die Güte des Herrn dort in Korinth eine gewisse Ordnung herstellen können. On dzięki dobroci Pana mógł pewnego rodzaju porządek zaprowadzić tam w Koryncie. Aber es war noch nicht alles in Ordnung. Ale jeszcze nie wszystko było tam w porządku. Lese einmal aus
Przeczytamy o tym z drugiego listu do Koryntian z 10 rozdziału. Vers 10. 10 wiersz. Bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. So dachten sie über Paulus. W taki sposób właśnie Koryntianie myśleli na temat Pawła. Die Gegenwart des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Wygląd jego zewnętrzny lichy, a mowa do niczego, albo do pogardzenia dosłownie. So dachten sie auch jetzt noch, als der zweite Korintherbrief geschrieben wurde. W taki sposób oni myśleli o Pawle, gdy on pisał do nich ten drugi list. Wie ist der zweite Korintherbrief aufgebaut? Jak jest zbudowany teraz ten drugi list do Koryntian? Die ersten sieben Kapitel macht Paulus deutlich, was der christliche Dienst ist. W pierwszych siedmiu rozdziałach tego drugiego listu do Koryntian Paweł opisuje, jak powinna wyglądać chrześcijańska służba. Er sagt mit anderen Worten, czyli innymi słowy mówiąc, anderthalb Jahre war ich doch bei euch. Półtora roku przebywałem wśród was. Ihr habt mich immer beobachtet. Zawsze mnie mogliście obserwować. Ihr könnt euch ein Urteil bilden über mich und meinen Dienst. I możecie sobie wyrobić swoje własne zdanie na temat mnie i mojej służby. Und jetzt in diesen sieben Kapiteln erinnere ich euch nochmal an mein Verhalten, meine Reden. I teraz w tych pierwszych siedmiu rozdziałach on im przypomina o jego sposobie zachowania i o tym, jak on do nich przemawiał. Urteilt, aus welcher Quelle, in welchem Auftrag ich arbeite. I zwraca się do nich z żądaniem. Teraz wy to ocencie, z jakiego zlecenia, czyjego zlecenia i dlaczego ja tak się zachowywałem. Dann kommen die Kapitel 8 und 9. Potem mamy oczywiście 8 i 9 rozdział. Da verlässt er das Thema. Opuszcza już ten temat. Und widmet sich der Unterstützung notleidender Gläubiger in Judäa. I zwraca swoją uwagę na wsparcie tych wierzących, którzy w Judei cierpieli fizyczną biedę. Dann in den Kapiteln 10, 11 und 12 kommt er auf dieses ursprüngliche Thema zurück. A potem w następnych rozdziałach 9, 10, 11, 12 on jeszcze wraca z powrotem do tego tematu, który tu na samym początku tego listu poruszał. Der Heilige Geist gibt gewissermaßen den Lesern, den Korinther, eine Atempause in Kapitel 8 und 9. I to tutaj widać, że w pewnym sensie Duch Święty dał tym czytelnikom tego listu do Koryntian, drugiego tego listu, w tym 8 i 9 rozdziale, pewnego rodzaju przerwę na złapanie oddechu. Aber dann in den Kapiteln 10, 11, 12 kommt er umso intensiver auf das Thema zurück. Ale potem jeszcze intensywniej wraca w tym 10, 11 i 12 rozdziale do rozważenia tego tematu. 2. Korinther 11, Vers 13 spricht er von diesen falschen Aposteln, die unter ihnen waren. W drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, w 13 wierszu, mówi do nich o tych fałszywych apostołach, którzy pojawili się wśród nich. Und er kämpfte für die Korinther. I on tutaj walczy za tych Koryntian, za nimi. In Kapitel 11, Vers 2 hatte er von dem Eifer gesprochen, den er an den Tag legte, um sie in einem guten geistigen Zustand zu bringen. W drugim wierszu tego 11 rozdziału on wspomina o jego wielkiej gorliwości, w jakiej on starał się stawić ich przed Chrystusem w tym początkowym, bardzo dobrym stanie, jak tu określa, jako dziewicę czystą. Ja, Paulus resignierte nicht. Tak, Paweł nie zrezygnował. Und das ist auch für uns wichtig. I to dla nas jest też bardzo ważne. In dieser Argumentation 2. Korinther 10, 11, 12 zeigt er zum Beispiel, dass man ihm unterstellt, finanziellen Vorteil eine Beziehung zu den Korinthern zu unterhalten.
I tu w tych rozdziałach 10, 11, 12 nawet wspomina o tym, że zarzucano mu jakieś korzyści finansowe, które rzekomo miałby on czerpać z tych kontaktów z Koryntianami. Nein, er hatte sich nichts vorzuwerfen. Nie, on nie miał niczego sobie do zarzucenia. Er konnte über alle Dinge ganz offen sprechen. On mógł na temat wszystkich tych rzeczy jawnie, otwarcie przemawiać. Ist der zweite Korintherbrief nur ein Thema für Männer, die angegriffen werden wie Paulus? Czy drugi list do Koryntian jest napisany tylko dla takich mężów Bożych jak apostoł Paweł, którzy byli atakowani przez innych? Nein, wir alle stehen in einer Konfliktsituation als Glaubende. Nie, my wszyscy zawsze znajdujemy się w tej sytuacji konfliktowej jako ludzie wierzący. Wir alle kommen in Situationen hinein, wo wir falsch verstanden werden können. Bo my zawsze możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w której będziemy źle zrozumiani. Wir alle sind in den Dienst für den Herrn gestellt. I my wszyscy jesteśmy również też postanowieni przez Pana, abyśmy wykonywali służbę dla Niego. Die Männer wie die Frauen. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch in der nötigen Ausgewogenheit vor dem Herrn diesen Dienst tun. I dlatego jest to rzeczą konieczną, abyśmy w tej koniecznej równowadze, zrównoważeniu duchowym wykonywali tą służbę przed Panem. Also nicht resignieren, wenn es Schwierigkeiten gibt. A więc nie rezygnować, gdy pojawią się trudności. Auch im Hinblick auf den Aspekt Seelsorge ist der zweite Korintherbrief eine Fundgrube. Również też i w aspekcie tej służby pasterskiej, to ten drugi list do Koryntian jest na pewno dla takich braci bardzo wielkim wsparciem i poradnikiem w postępowaniu. Er spricht also in den ersten sieben Kapiteln über seinen Dienst. A więc w pierwszych siedmiu rozdziałach on mówi na temat swojej służby. In Kapitel 3 hat er deutlich gemacht, dass wir einen anderen Dienst haben als in Israel. W trzecim rozdziale dobitnie to pokazuje, że jest przez niego wykonywana inna służba niż była kiedyś przez Izraela wykonywana. Er hatte dort zunächst deutlich gemacht in den ersten drei Versen, dass sie selbst die Korinther ein Brief Christi waren. Dass sie ein Brief Christi waren. In 2. Korinther 3, Vers 1 bis 3 sagt Paulus, ihr seid ein Brief Christi. W tym drugim liście do Koryntian, trzecim rozdziale od 1 do 3 wiersza, apostoł Paweł mówi do Koryntian, że wy jesteście tym listem Chrystusowym. Er zeigt in den Versen 4 bis 6, dass der damalige Dienst in Israel ein Dienst des Gesetzes und des Buchstabens war. On im pokazuje też w tych wierszach od 4 do 6, że ta służba wykonywana dawniej w Izraelu to była służba zgodnie z literą prawa. Der christliche Dienst, aber ein Dienst der Herrlichkeit ist, des Geistes ist, des Lebens ist. Ale przeciwnie do tego służba chrześcijańska jest służbą duchową, służbą chwalebną. In den Versen 7 bis 16 zeigt er dann diesen Unterschied noch weiter auf zwischen dem alten Bund und dem neuen. W wierszach od 7 do 16 on pokazuje tą różnicę pomiędzy starym przymierzem a obecnym stanem chrześcijaństwa. Er zeigt, dass selbst Mose eine Decke auf seinem Haupt hat in Vers 13. On im to przypomina, że nawet Mojżesz, co czytamy w 13 wierszu, musiał kłaść zasłonę na oblicze swoje. Mose war in der Herrlichkeit Gottes gewesen und hatte da die Entfaltung göttlicher Gnade erlebt. Mojżesz przebywał w obecności Bożej i dlatego ten odblask chwały Bożej spoczął również i na jego obliczu. Als er jetzt zurückkam, war es für die Söhne Israels unerträglich, so dass er diese Decke auf sein Angesicht legen musste. Gdy on wrócił z powrotem ze spotkania z Bogiem, to dla Izraelitów było to rzeczą niemożliwą, aby znieść blask jego oblicza i dlatego musiał zakładać zasłonę na oblicze swoje. In Vers 14 zeigt er, dass auf dem ganzen Volk Israel eine Decke liegt.
I w wierszu 14 pokazuje, że na całym tym narodzie izraelskim swego rodzaju zasłona spoczywa. Sie sind durch Unwissenheit und Unglauben gekennzeichnet. Oni charakteryzują się niewiedzą i niewiarą. Und dann haben wir in Vers 17 und 18 etwas, wo keine Decke ist. A następnie w wierszach 17 i 18 oglądamy rzecz, na której nie spoczywa żadna zasłona. Er zeigt dort die Freiheit des Geistes Gottes. Pokazuje w tych wierszach tą wolność Ducha Bożego. Und sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. I jawnie to objawia, że tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest wolność. Da sind wir nicht eingeengt in gesetzliche Rahmenbedingungen. Tam nie jesteśmy ograniczeni zakonnymi ramami, sondern der Geist kann sich frei entwickeln. Ale Duch może się swobodnie rozwijać. Der Geist wird sich immer so entwickeln, dass er deckungsgleich ist mit dem Wort Gottes. Duch Boży zawsze będzie tak rozwijał się, jak to jest jednomyślne z całym Słowem Bożym. Denn er ist ja selbst der Verfasser des Wortes Gottes. Dlatego, że przecież on sam jest tym, który spisał całe Słowo Boże. Dann kommt er in Vers 18 zu einer Schlussfolgerung. Następnie w wierszu 18 oglądamy pewnego rodzaju wniosek. Und er sagt, wir alle. I mówi, my wszyscy. Der ist also keiner ausgeschlossen. A więc z tego określenia nie ma kogoś, kto by był wyłączony. Paulus, seine Mitarbeiter und die Korinther, die ihm das Leben so schwer machten. I Paweł, i jego współpracownicy, i ci Koryntianie, którzy takie wielkie trudności mu sprawiali. Paulus ließ sich nicht entmutigen. Paweł nie dał się niczym zniechęcić. 2. Korinther 2, Vers 4, lesen wir noch dazu. Przeczytajmy jeszcze do tego tekstu z drugiego rozdziału, z czwartego wiersza. Da zeigt er, aus welcher Herzensübung heraus er den ersten Brief geschrieben hat. On tu w tym wierszu pokazuje, z jakiej boleści w jego sercu on był zmuszony do tego, aby ten list napisać. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię do was. Mochten die Korinther ihm noch so viel Mühe machen, der Mann wird nicht bitter. Nawet gdyby Koryntianie jeszcze podwójnie mu tyle trudności sprawili, jak dotychczas, to ten mąż Boży nigdy nie był zgorzkniały. Sondern er zeigt auf, dass die Liebe zu den Korinthern noch mehr gewachsen ist. Ale on tutaj pokazuje, że jego miłość do Koryntian tym bardziej jeszcze wzrosła. In dem Zusammenhang noch eine Stelle aus 1. Korinther 4. I w związku z tym przeczytamy jeszcze jedno miejsce z pierwszego listu do Koryntian, z czwartego rozdziału. Wo er auch in sein Herz voller Liebe blicken lässt. Gdy on w tym wierszu też pozwala, aby moglibyśmy spojrzeć w jego serce pełne miłości. 1. Korinther 4, Vers 14 und 15 wollen wir lesen. Pierwszy list do Koryntian 4, 14, 15 wiersz. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Er war ein Vater in Christus. On był właśnie tym ojcem w Chrystusie. Ist das eine Zielsetzung, die wir uns auch zu eigen machen können? Czy to jest właśnie też i takie dążenie, które nami kieruje i z którym możemy się zjednoczyć? Er hat hier eine Feststellung formuliert. On tylko tutaj sformułował pewnego rodzaju stwierdzenie faktu. Ihr könnt vielleicht 10.000 Suchtmeister haben. I pisze do nich, że możecie mieć może 10 tysięcy nauczycieli. Die wie so ein Computer reagieren. Nauczyciele, którzy może tak reagują jak komputer. Falsch, richtig, nicht?
coś jest dobre lub właściwe. Dobre, właściwe. Przepraszam, niedobre, właściwe. Aber ein Vater in Christus kann leiden. Ale Ojciec w Chrystusie potrafi cierpieć za nimi. Seine Liebe verschließt sich nicht. Jego miłość nie zamyka się w nim samym, sondern eröffnet immer mehr sein Herz. Nie, on tutaj coraz to bardziej otwiera swoje serce. Und das ist Kraftentfaltung zugleich. A to jednocześnie jest tym rozwinięciem tej mocy. Und jetzt in Vers 18 von Kapitel 3 schließt diese Korinther mit ein und sagt, wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. I teraz w 18 wierszu 3 rozdziału 2 listu do Koryntian, on tych Koryntian razem wszystkich ze sobą i współpracownikami jego określa, my wszyscy z odsłoniętym obliczem. Er sagt, das ist doch unsere gemeinsame Tätigkeit. I mówi do nich, to przecież jest nasza wspólna działalność. Und wenn wir diesen Verherrlichten anschauen, gdy my będziemy na tego uwielbionego spoglądać, dann läuft ein Prozess im Hintergrund automatisch ab. Dann läuft ein Prozess. Wtedy automatycznie ten Prozess będzie przebiegał. Und zwar werden wir alle verwandelt in sein Bild. A mianowicie, że my wszyscy będziemy przemienieni w jego obraz. Die Männer wie die Frauen. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Die Kinder wie die Erwachsenen. Dzieci zarówno też razem z dorosłymi. Es ist ein großer Vorteil, wenn in einer Versammlung geistliche Väter sind. Jest to bardzo wielki przywilej, jeżeli w miejscowym zgromadzeniu znajdują się duchowi ojcowie. Die liebevoll den Arm um die Schwächeren legen, um sie zusammen zu ermutigen. Którzy w pełnej miłości potrafią położyć rękę na ramieniu słabego, aby zachęcić go, aby dalej podążał tą drogą. Und das gilt ja nicht nur für Männer, sondern für Frauen auch. A to określenie nie tylko obowiązuje dla mężczyzn, dla braci, ale również też i dla niewiast. Dass wir Mütter in Christus haben. Chodzi o to, abyśmy mieli w zborach również też i matki w Chrystusie. Nicht nur vielleicht eine Zielsetzung für uns persönlich, sondern vielleicht auch ein Gegenstand, über den man in der Gebetsstunde einmal etwas zum Ausdruck bringen kann. Nie mówię to, abyśmy widzieli to jako kierunek, do którego my zdążamy, ale może najpierw, czy nie powinno być to przedmiotem naszych modlitw w naszych zgromadzeniach modlitewnych? Jetzt kommen wir zu Kapitel 4. I teraz możemy przejść do 4 rozdziału. Wo der Dienst besonders unter dem Aspekt der Kraftentfaltung dargestellt wird. W którym to rozdziale ta służba jest przedstawiana pod szczególnym aspektem rozwoju tej mocy. Denn er verknüpft ja gleich mit Kapitel 3. Dlatego, że on od razu nawiązuje do 3 rozdziału. Es ist also eine Schlussfolgerung, die er in Kapitel 4 gibt. A więc widzimy, że 4 rozdział to jest pewnego rodzaju podsumowanie, wnioski z tego 3. Darum, da wir diesen Dienst empfangen haben. Już w 1 wierszu czytamy, dlatego, że tą służbę żeśmy otrzymali. Jeder hat einen Dienst empfangen. Każdy z nas otrzymał swoją własną służbę. Ist keiner da, der keinen Dienst hat. Nie ma ani jednego wśród nas, który by nie wykonywał służby dla Pana. Selbst Kinder haben Dienste. Nawet i dzieci mają służby do wykonania. Das neue Leben befähigt uns von vornherein, Dienst für den Herrn zu tun. Gdyż to nowe życie nas uzdalnia do tego już od samego początku, abyśmy tą służbę dla Pana wykonywali. Wir gehen alle den einen christlichen Weg. Bo my wszyscy idziemy jedną chrześcijańską drogą. Aber wir haben unterschiedliche Dienste. Ale mamy do wykonania różnorodne służby. Und das beschränkt sich in keiner Weise auf die Zusammenkünfte?
I to w ogóle się nie ogranicza tylko na służby wykonywane w czasie zgromadzenia, sondern auf das ganze Leben. Ale to obejmuje całe nasze życie. Und jetzt kommt der nächste Punkt. I teraz nastaje drugi, następny punkt. Das ist auch wieder etwas fürs Herz. To też jest rzecz, która powinna osiągnąć nasze serca. Wie wir begnadigt worden sind. W taki sam sposób, jak my zostaliśmy ułaskawieni. Kannst du das verstehen? Czy jesteś w stanie to zrozumieć? Paulus wurde so massiv angegriffen von seinen eigenen geistigen Kindern. Paweł był tak intensywnie atakowany przez swoje własne duchowe dzieci. Er verzehrte sich im Dienst für sie. Bitte? Er verzehrte sich im Dienst für sie. On samego siebie zużywał w tej służbie dla nich. Und doch sieht er genau diesen Dienst als eine Gnade für, von Gott an. A pomimo tego on widział, że ta służba to jest łaska od Pana, którą on otrzymał, że mógł ją wykonać. Als ein Ausfluss der Liebe Gottes. I widział to jako te wyrażenie tej miłości Bożej. Wiele haben sicherlich nicht die Schwierigkeiten, die Paulus hat. My z całą pewnością nie mamy takich trudności, w jakich znajdował się Paweł. Sind wir auch dankbar für die Dienste, die der Herr uns gegeben hat? Czy i my jesteśmy wdzięczni za te służby, które Pan nam powierzył do wykonania? Sehen wir es als eine Gnade an, für den Herrn tätig sein zu dürfen? Czy i my to traktujemy jako łaskę, że możemy być dla Pana czynni w takich służbach? Die Mutter, die Kinder zu erziehen hat für den Herrn? Na przykład służba taką, jaką wykonuje matka, że wychowuje dzieci dla Pana? Wie redet das zu unseren Herzen? Jak bardzo to przemawia do naszych serc. Paulus sagt, wir ermatten nicht. Paweł mówi, my nie rezygnujemy. Warum sagt er das? Dlaczego on tak powiedział? Er hatte ja die Herrlichkeit des Herrn Jesus im Himmel angeschaut. Dlatego, że on ciągle wpatrywał się w chwałę Pana Jezusa w niebie. So kommt man zu dieser Schlussfolgerung. I tylko w ten sposób można dojść do tego rodzaju wniosków. Das haben wir in Kapitel 3, Vers 18 gesehen. To o tym czytaliśmy właśnie w tym 18 wierszu 3 rozdziału. Dann hat er jetzt von seinem Dienst gesprochen, den er vom Herrn empfangen hat. I teraz on im opowiada o tej służbie, którą on od Pana otrzymał. Die Person des Herrn war für ihn zu herrlich, als dass er ermatten wollte. A osoba Pana była dla niego zbyt wspaniała, żeby on mógł się czymkolwiek zniechęcić. Und die Botschaft war für ihn zu kostbar, als dass er sagte, ich mach nicht mehr. A te poselstwo dla niego było zbyt kosztowne, aby on mógł powiedzieć, ja dalej nie będę tego wykonywał. In Vers 16 unseres vierten Kapitels wird er nochmal diesen Ausdruck benutzen. W 16 wierszu naszego 4 rozdziału jeszcze raz tego rodzaju określenie jest zapisane. Jetzt in Vers 2 macht er erstmal auf einen anderen Gedanken deutlich. A teraz w wierszu 2 oglądamy, że on przechodzi na inną myśl. Er sagt jetzt, ich habe noch etwas anderes. Ja mam jeszcze coś innego, powiedział do nich. Ich habe den geheimen Dingen entsagt. Ja wyrzekłem się tych ukrytych rzeczy, tajemnych rzeczy. Das, was wir vorher getan haben, vor unserer Bekehrung. To, co żeśmy, tun wir nicht mehr. To, co żeśmy czynili przed naszym nawróceniem się, to my już tego nie czynimy. Das, was wir früher im Geheimen getan haben. To, co kiedyś żeśmy czynili w ukryciu. Wo man einen Anlass zum Schämen heute drin sieht. Takie czynności, za które teraz musimy się wstydzić. Zu dem sagen wir grundsätzlich nein. Do tego rodzaju życia i czynności my zasadniczo mówimy nie. Das ist einfach eine Einheit. To jest po prostu taka jedność. Den Herrn anschauen in seiner Herrlichkeit. Pana oglądać w jego chwale. Dankbar zu sein für den Dienst. Być wdzięcznym za tą służbę. Das kann man nur, wenn man frei ist von Sünde. Można to tylko czynić wtedy, jeżeli się jest samemu wolnym od grzechu. Wenn ich das Selbstgericht nicht übe,
Bo jeżeli ja zaniecham wykonywania w stosunku do mnie samego osądzania moich grzechów, dann ermatte ich. Wtedy ja zniechęcam się. Punkt 1 und 2 bleiben unantastbar stehen. Punkt pierwszy i drugi pozostają nienaruszone. Aber wenn ich nicht in Reinheit vor dem Herrn meinen Weg gehe, ale jeżeli ja nie będę chodził w czystości przed moim Panem drogą mojego życia, habe ich keine Motivation. To wtedy nie będę miał motywacji. Er sagt, i mówi do nich, wir wandeln nicht in Arglist. My nie chodziliśmy podstępnie, przebiegle. Da geht es um das praktische Verhalten. Tu chodzi o nasze praktyczne zachowanie w życiu. Er wollte durch sein Verhalten nicht andere täuschen. On nie chciał nikogo oszukać poprzez swoje zachowanie. Noch das Wort Gottes verfälschen. Ani my też nie fałszujemy Słowa Bożego. Das ist das, was er mit dem Mund zum Ausdruck brachte. To chodzi o to, to, co on swoimi ustami wyrażał. Interessant die Reihenfolge. Jest to interesujące, jaka tutaj jest kolejność. Typisch geistlich. Typowa, duchowa. Erst das Verhalten, dann das Reden. Najpierw czyny, zachowanie się, a potem mowa. Das Wort Gottes verfälschen. Fałszować Słowo Boże. Offensichtlich steht an dieser Stelle. Sowas gibt es offensichtlich, denn es steht ja an dieser Stelle. Coś takiego najwyraźniej istnieje, bo przecież nie byłoby w tym miejscu zapisane. Wenn das damals schon ein Thema war, könnte das heute auch noch ein Thema sein? Jeżeli fałszowanie słowa już w tamtych czasach było tematem, który musiał być poruszony, czy ten temat nie istnieje dzisiaj? Ich drehe so lange lehrmäßig an dem Wort Gottes herum, bis meine Praxis in einem günstigen Licht erscheint. I może ktoś tak będzie postępował, że będzie tak długo przekręcał Słowo Boże dla swojej własnej korzyści, aby jego własne postępowanie, jego własne życie znalazło się w dobrym świetle? Dazu sind wir fähig. Niestety, do tego my jesteśmy zdolni. Wir benutzen oder missbrauchen unseren Verstand. Bo my używamy do tego, albo można powiedzieć, źle wykorzystujemy nasz rozum. Brüdern können wir was vormachen, dem Herrn nicht. Bo braciom można siebie samego przedstawiać w lepszym świetle, ale Panu się tego nie da zrobić. Das ist nur eine Sache der Zeit. Ale również i w stosunku do braci to jest kwestia czasu, aż się to objawi. Paulus hat ja in 2. Korinther 11 dann auch von diesen Engeln des Lichts gesprochen, nicht? Paweł również mówił w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale o tym aniele światłości. W tym zusammenhang noch eine Stelle aus Kapitel 2. Da nimmt er auch Bezug auf Personen, die das Wort Gottes verfälschen. Również i w drugim rozdziale możemy znaleźć takie wiersze, które dotyczą osoby, która fałszuje Słowo Boże. Wir lesen einmal Vers 17. Przeczytajmy wspólnie wiersz 17. Bo my nie jesteśmy, i tu powinno być, fałszerzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie, przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Hier in diesem Vers zeigt er, es ist nicht nur einer, der das Wort Gottes verfälscht, sondern es sind viele. Tutaj w tym wierszu dowiadujemy się, że nie istnieje tylko jeden, który fałszuje Słowo Boże, ale ich jest wielu. Er mit seinen Mitarbeitern distanziert sich völlig davon. On razem ze swoimi współpracownikami są całkowicie w oddaleniu, czy dalecy od tego rodzaju postępowania. Sie arbeiteten aus Lauterkeit. Oni pracowali w szczerości. Das heißt, reine Beweggründe. To znaczy, że oni mieli czyste pobudki do działania. Sondern aus Gott, heißt es hier weiter, in Vers 17. Lecz z Boga w środku tego 17 wiersza. Die Quelle des Dienstes
kommt immer aus Gott. Bo źródło naszej służby zawsze musi pochodzić od Boga. Wenn eine Mutter ihre Kinder erzieht, dann darf sie wissen, ich darf meine Zuflucht zu Gott nehmen und aus dieser Quelle Weisheit, Liebe und Geduld nehmen. Bo jeżeli matka wychowuje swoje dzieci dla Pana, to ona może wiedzieć, że moją siłę, moją cierpliwość mogę tylko i wyłącznie czerpać od Boga. Paulus sagt, wir arbeiten, wir reden vor Gott. Paweł mówi, my pracujemy, my mówimy przed Bogiem. Das ist die Position, die wir einnehmen während des Dienstes. Taka jest właściwa pozycja w trakcie wykonywania tej służby. Und wir reden in Christus, das heißt in der Kraft, in dem Auftrag des Herrn. I również mówimy w Chrystusie, czyli w mocy Pana i z Jego zlecenia. Wir kommen zurück zu Kapitel 4, Vers 2. I dlatego wracamy do czwartego rozdziału, do drugiego wiersza. Die Grundlage seiner Botschaft war die Offenbarung der Wahrheit. Podstawą jego służby to było objawienie prawdy. Es gibt nichts anderes als die Wahrheit. Bo nie ma niczego innego jak tylko sama prawda. Was einen Menschen beschäftigen sollte. Czym właściwie człowiek powinien się zajmować? Alles andere ist Lüge. Bo wszystko inne jest kłamstwem. Gott hat diese Wahrheit offenbart. Bóg tą prawdę objawił. Und Paulus kann sagen, wir empfehlen uns jedem Gewissen der Menschen. I Paweł mógł powiedzieć, my polecamy się sumieniu każdego człowieka. Mit anderen Worten, ihr könnt uns angucken, uns ist es ernst, die Gedanken Gottes zu verwirklichen. I to innymi słowy można by powiedzieć, możecie spojrzeć na nas i stwierdzicie, że my poważnie traktujemy myśli Boże. Also er zeigt hier in Vers 2, a więc pokazuje nam tutaj w wierszu drugim, dass er in der rechten Herzenseinstellung vor dem Herrn seinen Dienst tut. Że on we właściwym nastawieniu swojego serca swoją służbę wykonywał przed Bogiem. In Vers 3 zeigt er uns dann, dass diese Antwort, diese Resonanz auf den Dienst unterschiedlich sein kann. A w wierszu trzecim pokazuje, że odpowiedź, czyli rezonans na tę jego służbę może być u tych słuchaczy różnorodna. Denn unser Evangelium ist in gewissen Personen verdeckt. Bo nasza Ewangelia pewnym osobom jest zasłonięta. Schön, nicht dieser Begriff unser Evangelium. Piękne określenie, nasza Ewangelia. Mein Evangelium, sagt Paulus an anderer Stelle. Na innym miejscu Paweł powiedział, moja Ewangelia. Er fühlt sich so mit dem Evangelium der Gnade Gottes verbunden, dass er sagt, unser Evangelium. On tak bardzo czuł się zjednoczony z Ewangelią Bożą, że mógł powiedzieć to, że to jest nasza Ewangelia. Es ist immer die gute Botschaft, ganz gleich wie breit man diesen Begriff fasst. To zawsze jest ta dobra nowina, obojętnie jak my będziemy szeroko te określenie tutaj rozciągać. Als glaubende Menschen müssen wir einfach wissen, dass diese gute Botschaft nicht immer angenommen wird. Jako wierzący ludzie musimy zawsze tego mocno się trzymać, że ta Ewangelia nigdy nie powinna być nam ujęta. Und zwar sind es Leute, die verloren gehen. A mianowicie mówi tu o ludziach, którzy giną. Wie schrecklich. Jakie to jest przerażające. Er zeigt, dass diese Leute nicht nur verantwortlich sind. Pokazuje to, że nie tylko ci ludzie są za to odpowiedzialni, sondern er zeigt, dass im Hintergrund auch etwas abgelaufen ist. Ale pokazuje również, że i w tle coś się odbyło. Denn da ist der Gott dieser Welt. A mianowicie widzi również i tego Boga tego świata. Gibt es den? Czy on w ogóle istnieje? Ja, natürlich. Tak, naturalnie. Es ist Satan. Jest to szatan. In der Form, wie die Welt ihn verehrt. W takiej właśnie formie, w jakiej czci go świat. Wir kennen heute Teufelsanbeter. My w dzisiejszych czasach znamy również i tych, którzy są jawnie czcicielami diabła. Und jeder ungläubige Mensch betet letzten Endes Satan an. I poza tym każdy niewierzący człowiek
pewnym sensie jest czcicielem diabła. Und der Teufel wollte auch den Herrn Jesus bei den Versuchungen diesbezüglich verführen. Również i diabeł starał się też i w tym względzie nawet samego Pana Jezusa zwieść. Der Jesus sollte ihn anbeten. I skłonić Pana Jezusa do tego, aby on oddał mu cześć i pokłon. Nein, ganz gleich wie, entweder bewusst oder unbewusst, Satan ist derjenige, der Gott der Welt ist. On tutaj pokazuje, że czy to jesteście tego świadomi, czy nie, to koniec końców to jest szatan, który zasłania tą Ewangelię dla tych, którzy giną. Er hat den Sinn verblendet. Er hat den Sinn dieser ungläubigen Menschen verblendet. On zaślepił umysł tych ludzi niewierzących. Epheser 4 sagt, verfinstert am Verstand. Efezjan 4 rozdział to też tak określa, zaciemnieni w umyśle swoim. Macht deutlich, da ist ein Prozess abgelaufen und läuft noch ab. I to dobitnie pokazuje, że przebiegł już pewnego rodzaju proces. Hochintelligente Menschen, Wissenschaftler. Że ci wielce inteligentni ludzie, naukowcy nawet. Aber sie setzen sich dem Gott dieser Welt aus und bringen ihm die Anbetung. Oni są poddani Bogu tego świata i czy chcą, czy nie chcą, oddają Jemu uwielbienie. Sie können somit keinen vernünftigen Gedanken fassen im Blick auf Gott und sein Wort. Bo nie potrafią w swoich umysłach ująć to za pomocą rozsądnych myśli, co dotyczy ich sprawy przed Bogiem. Das heißt natürlich nicht, dass sie ohne Verantwortung sind. To wcale nie oznacza, wręcz przeciwnie, oni są również osobiście za ten ich własny stan odpowiedzialni. Was verhindert Satan? Co szatan, w czym szatan przeszkadza? Er verhindert das Ausstrahlen der Herrlichkeit des Christus. On przeszkadza w tym, aby nie świeciło światło Chrystusowe. Das ist eine Häufung von Begriffen, die einmalig ist hier in Vers 4. Jest to nagromadzenie takich mocnych pojęć tu w czwartym wierszu, jak rzadko kiedy. Christus wird vorgestellt, der Verherrlichte. Jest tu tam przedstawiony Chrystus, ten, który jest uwielbiony. Es wird seine Herrlichkeit vorgestellt. Jego chwała jest tutaj przedstawiona. Sie findet ihren Ausdruck in dem Evangelium. I to znajduje swoje odzwierciedlenie w Ewangeliach. Und dieses ist sein Lichtglanz. A poza tym jest to ten blask tego światła. Die ganze Herrlichkeit Gottes wird dadurch sichtbar. I cała wspaniałość Boża, chwała Boża jest w tym właśnie widoczna. Dass der allmächtige Gott sich herabneigt zu den Menschen. Że ten wszechmogący Bóg skłania się w dół do ludzi. Es ist das wunderbare Licht, von dem Petrus spricht. Jest to właśnie ta cudowna światłość, o której również im pisał Piotr. Dieses Licht, was verbunden ist mit der ewigen Liebe. Ta światłość, która połączona jest z tą wieczną miłością. Es kommt aus der Herrlichkeit und es führt auch zur Herrlichkeit, diese Botschaft. Te poselstwo Ewangelii pochodzi od chwały Bożej i ono też doprowadza słuchacza do chwały Bożej. Der Inhalt der Botschaft wird in Vers 5 genannt. A treść tego poselstwa Bożego jest wymieniona w piątym wierszu. Paulus war frei von Selbstdarstellung. Paweł był całkowicie wolny od tej skłonności przedstawiania tutaj samego siebie. Sondern er wollte Jesus Christus als Herrn darstellen. Nie, on chciał właśnie Jezusa Chrystusa jako Pana im przedstawić. Das Evangelium hat ja diese zentrale Person. Tak, Ewangelia właśnie zawiera w treści swojej tą jedną centralną osobę. Jezus, Jehova ist Rettung. Jezusa, czyli tego Boga Jehowy, który jest zbawieniem. Christus, der Gesalbte, der Verherrlichte zu Rechten Gottes. Chrystusa, tego pomazanego, który znalazł się po prawicy Bożej. Und ihn als Herrn. I jego przedstawiać jako Pana. Paulus sagt mit anderen Worten,
Wenn wir ihn als Herrn annehmen, dann haben wir ein erfülltes Leben, ein sinnvolles Leben. Paweł innymi słowy chce im to przedstawić, jeżeli my go przyjmiemy jako naszego Pana w pełni, to będziemy żyli życiem spełnionym, będziemy żyli pełnią życia. Manche Menschen wissen heute nichts mit ihrem Leben anzufangen. Bo niektórzy ludzie w dzisiejszym świecie nie wiedzą w ogóle, co mają ze swoim życiem zrobić. Aber hier wird ganz kurz gezeigt, wie Lebenserfüllung erlebbar ist. I tu krótko jest przedstawione, w jaki sposób mogą dojść do wypełnienia swojego życia, spełnienia życia. Er sagt auch etwas im Hinblick auf seine Person jetzt. I on też mówi do nich w związku z jego własną osobą. Er sagt uns selbst aber als eure Knechte. O sobie samym on mówi, że my jesteśmy sługami waszymi dla Chrystusa. Könnt ihr das verstehen? Czy jesteście w stanie to zrozumieć? So spricht ein Vater in Christus. Tak właśnie przemawia Ojciec w Chrystusie. Er sagt an anderen Stellen, das ist uns sehr geläufig. On w innym miejscu też, co znane jest dla nas, mówi, Knecht Jesu Christi, że siebie samego określa sługa Jezusa Chrystusa. Und an dieser Formulierung freuen wir uns auch sehr. I również z tego rodzaju sformułowania możemy się bardzo cieszyć. Aber hier geht's noch viel weiter. Ale tutaj to sformułowanie posuwa się o wiele dalej. Paulus stellt sich unter die Korinther, die ihn so in Frage gestellt haben. Paweł siebie samego stawia poniżej Koryntian, tych Koryntian, którzy tak bardzo go atakowali. Er zeigt ihnen nicht die Faust. On nie pokazuje im zaciśniętą pięść. Er zeigt ihnen sein Herz. Pokazuje im swoje serce. Indem er sich unter sie beugt. Przez to, że on uniża siebie samego poniżej nich. Ohne dass die Wahrheit verbogen wird. Ohne dass die Wahrheit verbogen wird. W ogóle w tym momencie w żadnym względzie prawda nie jest naginana. Welch eine Kunst. Jakaż to jest wielka sztuka. Welch ein Beispiel für die Seelsorge. Jakiż to jest wspaniały przykład dla tych, którzy chcą się zajmować duszpasterstwem. Welch eine Motivation für uns alle. A jakaż to też jest motywacja dla nas wszystkich. Uns selbst als eure Knechte. Siebie samych jako wasi słudzy. Ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. A więc innymi słowy, róbcie ze mną, co chcecie. Wir gehören euch. To i tak my należymy do was. Was gab ihm die Kraft, diese Position einzunehmen? A co mu dawało siłę, aby tego rodzaju pozycję zająć? Er sagt, wir sind eure Knechte um Jesu willen. On im mówi, my jesteśmy waszymi sługami dla czy z powodu Jezusa. Paulus spricht nicht nur wie alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Paweł nie tylko mówi, że my wszyscy z odkrytym obliczem spoglądaliśmy chwałę Pana. Du siehst an diesen Stellen, dass er das auch intensiv tat. Nie, tutaj z tych wierszy możecie stwierdzić, że on to w swoim życiu intensywnie również też wykonywał. Dass sein Inneres sich total verändert hatte. Widzimy, jak jego wnętrze całkowicie się zmieniło. Nicht vergleichbar mit dem stolzen Pharisäer. W ogóle jest to nie do porównania z tym pysznym faryzeuszem, jakim on kiedyś był. Er hatte ja, weil er die Schwächen der Korinther kannte, nicht in Redeweisheit bei ihnen das Evangelium verkündigt. Ponieważ znał on ich słabości, to on nie przedstawiał im tej Ewangelii w kunsztownych mowach. Sondern wollte alles, was seine Person hervorheben konnte, verhindern. Ale on chciał, aby wszystko to, co dotyczyło jego własnej osoby, było zgodne z wolą Pana. Damit Christus groß werden sollte. Po to właśnie, aby Chrystus był wielkim. Diese Person gab ihm die Motivation, sich unter die Korinther auch zu stellen. Ta osoba dała mu tą motywację, aby on siebie samego postawił poniżej Koryntian. Jetzt kommen wir zu Vers 6. I teraz możemy przejść do szóstego wiersza. Er sagt, was ich vorher gesagt habe. Mówi w nim to, co ja już poprzednio wspomniałem. Ist letzten Endes ein Ergebnis des Wirkens Gottes. Gdyż jest to koniec końców też i skutek działania Bożego.
Er spricht von Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß. On mówi do nich o Bogu, który z ciemności rozświecił światłość. Gott kann das. Bóg potrafi to zrobić. Das lesen wir in 1. Mose 1. O tym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale. Er sagte, es werde Licht und es war Licht. On mówi, słowo niech stanie się światłość i stała się światłość. Aber hier geht es nicht um das Licht der Schöpfung. Ale tu w tym wierszu przecież nie chodzi o światłość, jaką oglądamy w tym stworzonym świecie. Es geht um das Licht Gottes, was sich in der neuen Schöpfung darstellt. Tu chodzi o światłość Bożą, która się w tym nowym stworzeniu rozwija. Dazu war Golgatha erforderlich. Aby to się stało, to była potrzebna właśnie Golgota. Da musste Gott der Sohn in den Tod gehen. To musiał ten Bóg, Syn, iść w śmierć. Dieser Gott, der hat in das Herz geleuchtet. Ten Bóg właśnie zaświecił do ich serc. Nicht eine Sache des Verstandes, sondern eine Sache des Herzens. To nie chodzi o rzecz dotyczącą naszej możliwości pojmowania naszym rozumem, ale o rzecz, którą mamy przyjąć naszym sercem. Da lernen wir uns selbst kennen. I w tym względzie od razu siebie samych poznajemy. Gott verfolgt dadurch ein Ziel. Dlatego, że Bóg tutaj podąża w pewnym określonym celu. Wir werden hingeführt zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Abyśmy my byli doprowadzeni do tego zajaśnienia i poznania chwały Bożej. Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Ten Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej, hat seine Herrlichkeit offenbart nicht nur in der Schöpfung, swoją chwałę objawił nie tylko w tym stworzeniu, sondern in seinem Sohn, ale również i w swoim Synu. Und ganz besonders, a szczególny sposób, als sein Sohn auf Golgatha war. Wtedy, gdy jego Syn był na Golgocie. Da hat die Herrlichkeit Gottes ihren höchsten Ausdruck gefunden. Wtedy ta chwała Boża znalazła swoje najwznioślejsze rozwinięcie. Da wurde der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes vollkommen entsprochen. Wtedy całkowicie została zadowolona sprawiedliwość i świętość Boża. Und da wurde göttliche Liebe vollkommen sichtbar. I wtedy ta Boża miłość doskonale była widoczna. Und das zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen und Gerechten. A to wszystko działo się pomiędzy Bogiem Synem a tym Bogiem Świętym i Sprawiedliwym. Diese Herrlichkeit sehen wir im Angesicht Jesu Christi. Tą chwałę oglądamy w obliczu Chrystusa. Wir fassen noch einmal zusammen. I tak teraz możemy ten rozważany urywek podsumować. In diesen sechs Versen sehen wir, wie Paulus und seine Mitarbeiter praktisch die Herrlichkeit des Herrn anschauen. W tych sześciu wierszach mogliśmy oglądać, jak Paweł i jego współpracownicy oglądali tą chwałę Bożą. Den Dienst vom Herrn als ein Gnadengeschenk ansehen. Oni również i uważali służbę, którą wykonywali, jako podarunek łaski pańskiej. Nicht ermatten. W niczym nie dali się zniechęcić. In praktische Gerechtigkeit ihren Weg gehen. I w praktycznej sprawiedliwości oni szli dalej swoją drogą życia. Sich auch nicht irritieren lassen durch die Ablehnung ihrer Botschaft. W niczym nie dali się zirytować przez to, że ich poselstwo zostało odrzucone, sondern predigen weiter Jesus Christus als Herrn, ale dalej głosili Jezusa Chrystusa jako Pana. Und selbst waren sie bereit, als Knechte dieser Korinther ihren Weg zu gehen. I sami byli gotowi, aby jako słudzy tych Koryntian dalej iść drogą swoją. Und zugleich erfüllt die Herrlichkeit Gottes sein Herz. A jednocześnie ta chwała Boża napełniała jego serce. Und wenn die Herrlichkeit Gottes unser Herz erfüllt,
A jeżeli ta chwała Boża wypełni nasze serce, da ist noch nie jemand unglücklich geblieben. To możemy stwierdzić, że nigdy w takim stanie żaden człowiek nigdy nie był nieszczęśliwy. Da erfolgt immer wieder Lob, Dank und Anbetung. Zawsze skutkiem tego będzie pieśń pochwalna, dziękczynna i uwielbiająca. Wie wir das heute Morgen auch hier tun durften. Tak jak dzisiaj rano mogliśmy to też czynić. Und es folgt erneute Motivation für den Dienst des Herrn. I zawsze będzie nową motywacją do dalszej służby dla Pana. Auch wenn es durch Schwierigkeiten geht. Auch wenn es durch Schwierigkeiten geht. Nawet jeżeli będzie to wszystko prowadziło poprzez trudności. Wir haben uns jetzt ein bisschen mit Paulus und seinen Mitarbeitern beschäftigt. Mogliśmy się zajmować troszeczkę tylko osobą Pawła i jego współpracownikami. Wir freuen uns über das, was die Gnade Gottes in dem Leben dieser Männer hervorgebracht hat. Możemy bardzo się cieszyć z tego, co łaska Boża zdziałała w życiu tych mężów. Aber in unseren Herzen neigen wir uns vor dem, der das Wollen und das Vollbringen geschenkt hat. Ale w naszym sercu skłońmy się przed tym, który jest tym, który sprawia zarówno tą chęć, jak również też i daje powodzenie temu działaniu.